Ludzki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Śląski Klaster ICT i Multimediów Hub Club cyklicznie organizują śniadania biznesowe. Takie spotkania to zawsze dobre miejsce do nawiązywania partnerskich kontaktów pomiędzy reprezentantami różnych środowisk, ale także jest to okazja do pogłębienia wiedzy czy umiejętności, bowiem spotkaniom tym towarzyszą prelekcje i interesujące wykłady. Gościem specjalnym biznesowego śniadania, jakie odbyło się 2 grudnia, był profesor Grzegorz Kołodko, który wygłosił prelekcję Globalizacja, kryzys i co dalej. Ekonomistę zapytaliśmy więc, jak to naprawdę jest z tym kryzysem, czy już się skończył, czy wciąż nam doskwiera. To zależy, z jakiego punktu widzenia patrzymy na to, co się dzieje, ale jeśli chodzi o gospodarkę światową, to jest kryzys. Jest kryzys nie tylko finansowy, także gospodarczy, społeczny, ale jest kryzys finansowy, co widzimy w postaci wciąż niezrównoważonych budżetów najważniejszych państw świata, wahliwości kursów walutowych, także kryzysu w obszarze euro i zbyt dużego poziomu zadłużenia niektórych państw, wielu przedsiębiorstw, bardzo wielu gospodarstw domowych w różnych miejscach tego świata. Inaczej ten kryzys wygląda w Chinach, gdzie cały czas trwa boom gospodarczy, choć ostatnio gospodarka zwolniła, a inaczej w niektórych państwach Unii Europejskiej. W Polsce kryzysu finansowego nie ma, to nie oznacza, że nie ma problemów, ale w miarę dobra jest sytuacja naszych finansów publicznych. Więcej chyba zagrożeń stoi przed niektórymi przedsiębiorstwami, które są nadmiernie zadłużone, a także ludnością. Wielu z nas zadłużyło się ponad miarę i mogą odczuwać, czy też definiować swoją sytuację jako kryzysową. Śniadania biznesowe skierowane są głównie do ludzi nauki, biznesu oraz przedstawicieli samorządu. Reprezentanci tych środowisk wymieniają się tutaj doświadczeniami, dyskutują o kondycji gospodarki i wzajemnej współpracy. Wykład profesora Grzegorza Kołodko doskonale wpisał się więc w inicjatywę Ludzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Ekonomista wskazywał bowiem na szanse i zagrożenia, jakie dla światowej, ale też i polskiej gospodarki przyniosą najbliższe lata. Takie informacje są niezwykle ważne, szczególnie dla mikro, małych i średnich firm. Śniadanie biznesowe było także okazją do dyskusji na temat stanu finansów publicznych, w tym sytuacji ekonomicznej polskich samorządów. Należy żyć w ramach środków, które się potrafi wytworzyć, zdobyć czy uzyskać w sposób uczciwy, zgodny z zasadami. Inne zasady obowiązują w prywatnym przedsiębiorstwie, inne w mieście, inne w rodzinie, inne w państwie. A wobec tego można się zadłużać wtedy, kiedy ma się dobrą koncepcję spłaty tego zadłużenia z dochodów przyszłego okresu, nie licząc na to, że dług zostanie umorzony albo jakąś kreatywną księgowością zachachmęcimy i on nam się zmniejszy, czy coś takiego. Wobec tego trzeba limitować zadłużenie i są przypadki niektórych samorządów terytorialnych, które przeholowały zadłużaniem się. No, głównie z tego względu, że był to sposób na pozyskanie doraźnie środków finansowych, które połączone ze środkami płynącymi z Unii Europejskiej ułatwiły czy umożliwiły realizację różnych projektów infrastrukturalnych czy związanych z inwestycją w kapitał ludzki. Bez tego, jeśli to są inwestycje, które są dobrze ulokowane i opłacalne, to takie zadłużenie się opłaci, dlatego że będzie z przyszłych rosnących dochodów z czego je spłacić. Ale zawsze trzeba uważać, pani też ma uważać, żeby się nie zadłużyć ponad miarę i nie przeszacować swoich przyszłych możliwości spłaty tego długu. Jaki jest stan finansów Rudy Śląskiej? Czy miasto stać na dalsze inwestowanie bez konieczności nadmiernego zadłużania się? Na pewno jesteśmy w dużo lepszej sytuacji finansowej w tej kadencji niż w tej, której rozpoczynałam. Mamy stabilność finansową, nasz budżet się zamyka, to znaczy dochody bieżące pokrywają się z wydatkami bieżącymi. No niestety nadal jeszcze spłacamy kredyty. I kiedyś na początku poprzedniej kadencji mówiłam, że najlepiej być prezydentem od następnej kadencji, gdzie tych kredytów już będzie dużo mniej. Ale radzimy sobie i to jest najważniejsze. Mamy pomysł również na akwapark i mam nadzieję, że mimo, że w Radzie Miasta mam mniejszość, radni podejdą w tej kadencji w ten sposób, że będzie dla nich ważne miasto, a nie
układy różnego typu, układy partyjne i animozje do mojej osoby. Bo mimo wszystko ja zawsze byłam osobą dialogu i najlepszy dowód na to, że tylu mieszkańców przed samymi wyborami mnie poparło. Mieszkańców. I za to, jeżeli pani redaktor pozwoli, w tym miejscu im serdecznie podziękuję. Prelekcji profesora Grzegorza Kołodko z zainteresowaniem przysłuchiwali się przedsiębiorcy skupieni w Rudzkim Inkubatorze, samorządowcy, ale także studenci kierunków ekonomicznych. Wkrótce to oni będą analizować i nierzadko wywierać wpływ na stan gospodarki i to nie tylko tej krajowej. No jako student kierunku związanego z ekonomią, chciałbym, przede wszystkim interesuje mnie jakby wszystkie wykłady i różne jakby metody, miejsca, gdzie mogę zrobić jakąś wiedzę na temat ekonomii oraz tutaj moment... na temat zarządzania też i właściwie wszystko, co może mi się przydać. No, jestem na etapie gromadzenia wiedzy, doświadczenia i myślę, że takie udziały w takich akcjach mogą być bardzo ciekawe i to właśnie myślę, że teraz jest taki dobry pomysł na studiowanie. Nie tylko siedzenie na uniwersytecie z nosem w książkach, ale też wyjeżdżanie gdzieś na zewnątrz i słuchanie właśnie, oglądać, zdobywać wiedzę też w jakiś inny sposób niż tylko siedząc w bibliotece. Uczestnicy śniadań biznesowych zgodnie podkreślają, że takie spotkania są potrzebne. Integrują przedsiębiorców, samorządowców i ludzi nauki wokół spraw ważnych dla przyszłego rozwoju gospodarki, a co za tym idzie także miasta czy kraju. Z pewnością kolejnym wydarzeniom z tego cyklu towarzyszyć będą równie interesujące dyskusje. Szczegółowe informacje na temat działalności Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości znaleźć można na stronie www.inkubatorrudzki.pl.